Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Modern Blade 2 Realm of Thrones, gdzie gramy sobie jako północ, dołączyliśmy do Starków, no i niestety siedzimy w więzieniu w Ten Towers, także nasz Thoren trafił do więzienia po tym, jak samodzielnie próbował obronić zamek. I sprawa wygląda tak, raczej będę tutaj czekał, aż ktoś mnie uwolni. Dlaczego? Będę czekał, aż ktoś mnie uwolni, ponieważ jeżeli ja nawet bym się zgodził na jakieś pieniądze, żeby za pieniądze wyjść, no właśnie, tak jak teraz, za 10 tysięcy mógłbym wyjść i w sumie byłoby to spoko. Gdyby nie to, że oni mnie mogą znowu złapać, jak będę próbował dobiec gdzieś do strony naszych armii, znowu mnie mogą złapać. Inaczej ma się sytuacja, jeżeli na przykład poddałbym się na polu bitwy i tutaj na przykład jakbyśmy się spotkali i zapłaciłbym im, żeby mnie nie atakowali, no to wtedy mamy jakiś tam pokój na tydzień i nie możemy rozejm i nie możemy się atakować. Tutaj sytuacja ma się zdecydowanie inaczej, więc czekam, aż jakaś armia tutaj podjedzie. Widzę, że Ross Bolton jedzie, co prawda do Orkwood, żeby tam to bronić. O, tutaj nasi zostali gdzieś złapani. No i liczę na to, że nasza postać, gdyby teraz uciekła, to super, bo bym się przyłączył do tej armii, ale nie. No i teraz problem będzie, jeżeli tutaj refuse no, jeżeli nasza postać gdzieś ucieknie z zamku, to będzie dokładnie identyczna sytuacja. Manderly tutaj biegnie, Harold Karstark, więc mam nadzieję, że jeżeli to Orkut uda się wybronić, jeżeli wybronią to Orkut, to będę mógł spokojnie, przyjdą tutaj, na ten Towers. Bo ten Towers ma tylko 40 ludzi, którzy tego bronią. Moi drodzy, korzystając z okazji, chciałbym wam wszystkim bardzo, ale to bardzo podziękować za... Tak, nie. Za 14 tysięcy subskrypcji, które tutaj wbiliśmy. Jesteście niesamowici. Dzięki bardzo. Jest potencjał, potencjał na jeszcze więcej, także bardzo wam wszystkim dziękuję. Dodatkowo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a podoba wam się to, co robię, podobają wam się moje materiały, to zachęcam was do zostawienia tej subskrypcji, dzięki temu będziecie na bieżąco. Przypomnij nam również, że wszystkie odcinki przedpremierowe dla wspierających pojawiają się raz na 2-3 dni, wrzucam wam taką większą paczkę, więc jeżeli jeden odcinek dziennie jest dla was zbyt mało, to zachęcam do wspierania kanału. Dobra, okej, co my tutaj mamy? Teraz przyłączymy się do tej armii. Przyłączymy się do tej armii i udało nam się uciec. Wraz z tą armią nie powinno nic złego się stać, także oblężymy sobie ten Towers. No i całkiem przyjemnie to wygląda. Razem z tą armią będę teraz bardzo długo podróżował, mimo że nie mam żadnych ludzi. Będę chciał z nią podróżować, bo sam stąd nie ucieknę. W środku jest 167 obrońców, tylko dlatego, że dwóch lordów tam wbiegło. No ale my zaraz będziemy to pewnie szturmować. Przewaga jest przeogromna. Tak, pomóżmy. Ross Bolton przyszedł mi z odsieczą. Ciekawe, bardzo ciekawe, że to Bolton mnie uratował. Jak czytaliście książki lub oglądaliście serial, to pewnie wiecie, o czym mówię i dlaczego Boltonom tak nie do końca ufam. Dobra. Nareszcie. Dobrze być wolnym. Uciekliśmy z więzienia tego zamku i teraz idziemy to oblegać. Także północ przybyła mi z odsieczą. Świetnie, świetnie. Trzeba będzie pomyśleć o jakiejś broni kuszy albo łuku, myślę, żeby mieć gdzieś przy sobie. Właśnie na wypadek oblężeń. Zastanawiam się. Na pewno powalczymy sobie jeszcze troszeczkę na rękach. Mam taki plan na tę serię, żeby zostać mistrzem areny. Dodatkowo chciałbym walczyć pojedynki z innymi lordami, bo w tym modzie jest to dostępne. Znowu są pojedynki z lordami, więc chciałbym też w tych pojedynkach wejść jak najwyżej. No i być może zajmę się delikatnie kowalstwem, bo powiem wam, że w tej grze jest kilka nowych broni i z tego, co słyszałem, można też te bronie wykrafcić, a są naprawdę legendarne takie bronie przeniesione z serialu czy z książki, takie ikoniczne bronie niektórych lordów, niektórych królów lub takie, które były legendami. Także są takie rzeczy tutaj. Postaramy się... O, właśnie. Ja się może przeczekam tutaj. Postaramy się skupić na tym ekwipunku troszeczkę. Mam trochę pieniędzy, więc byłoby przyjemnie, gdybyśmy ten ekwipunek mieli też lepszy. I... Chyba trafili, ale okej. 27 do 7 dla nas, dla nich. Ale zaraz nasi podjadą, to będzie już zdecydowanie lepiej.
to tutaj wygląda. 37, no ładnie nas tutaj biją. No te mangonele robią tutaj robotę. Od 28 do 8, o kurczę. Ładnie nas siekają ci strzelcy od nich. 49 do 10, no. Ale taran już podjedzie, więc nasi już ruszą na drabinę, no właśnie. Teraz już powinno być zdecydowanie inaczej. Ja się delikatnie przesunę, żeby nie oberwać. Może zrobimy tak. Wejdę na konia. Będziemy to oblężenie oglądać z daleka. No i teraz sobie będziemy to oglądać. Dobra. Tam taran już dojechał. Jechać było go przed chwilą. Tutaj raczej nie powinny mnie nikt do mnie strzelać, ponieważ no tam mają bliższe cele. Zdecydowanie łatwiej jest im strzelać do tych pierwszych, co są. Trafili. Trafiło w niektórych. No, nasi zaczynają wchodzić, więc teraz już powinno być to zdecydowanie lepsze, łatwiejsze. Ouch. Tu 40 już straciliśmy, oni tylko 28, 30, no ale teraz zaczną tracić, bo nasi już wchodzą na górę. Nasi już tutaj na górę wchodzą, więc dobrze się dzieje. Ohoho, prawie bym. Tu 20 ludzi im zostało. My w tym oblężeniu brać udziału nie będziemy, tylko poczekamy, aż się skończy. Tu ludzi jeszcze przeciwnikom zostało. O, teraz nie trafili. W 89 będzie jeszcze strzał z tej mangonelki. Jest jeszcze jeden. Oho, coś tam trafili. Coś tam trafili. Czterdziestu wrogów. O, jeszcze jakieś strzały są. Gdzieś tu, o, tutaj widzę, strzelają. O, ale to już będzie. Raz, dwa zdobyte. Patrzcie, nasi już z lewej strony się przebili. Z prawej nie, ale z lewej już się przebili. Zostało 30 wrogów. Co, pozwolę wjechać do środka. Miejmy nadzieję, że nie zapłacę za to życiem. No. Ty uciekasz w ogóle? Znaczy on ucieka. Aha, myślałem, że tam przejedzie. Dostał. No i po nim. I to był ostatni zawodnik. Okej. A no tak, tylko morale, bo nic innego nie brałem udziału w bitwie. Poczekajmy tutaj przez chwilę. No tak, poczekajmy tutaj przez chwilę. Wejdźmy do zamku. Razem z tą armią zaraz stąd wyjedziemy. Wondel Manderly też tworzy armię. Dołączmy do nich. Join Army. Dlaczego to jest... Okej, stąd już myślę, że będę mógł... Jeżeli tam pojedziemy, to będę mógł śmignąć na północ. Już będę na północy. A, chcecie patrolować. No dobrze. Okej. Jeżeli... To jest szansa, żeby się teraz odłączyć od nich.
szansa, żeby się odłączyć. O, to jest oblegane. Wiecie co? Przyłączmy się do tej bitwy tutaj. Przyłączmy się do tej bitwy, zawalczymy sobie. Na razie wybijemy tutaj ich jak najwięcej, no i zaraz ruszymy po swoich ludzi. Ale skoro toczą się walki, to zawalczymy jako pojedynczy żołnierz. Wiecie co? Przyłączę się do ich konnicy. Przyłączę się do ich konnicy. Która rusza do przodu? Nie, jest tutaj. Major Kerwin tutaj jest obok mnie. Oj, fajnie wygląda. Ja przy nim to jeszcze tak trochę lepcowato. Świetnie wyglądają te chorągwie. O, właśnie o tym wam mówiłem. Mają tutaj takiego Trytona. Zwróćcie uwagę. O, widzicie? Z widłami. To są ludzie z Białego Portu. Przystani. Harbor przystań. Polskie tłumaczenie było. Chodzi o White Harbor. Dajcie mi tym toporem jeszcze. O, o, tego chorążego. To chorągiew. Dostał. O, no co jest? No. Wszyscy. Zwycięstwo. Renoma, morale, influence. Shieldwood banner. O, to jest fajny banner. Uda nam się ich dogonić tam? Nie bardzo, ale ucieka w stronę Black Tide. Okej. I jesteśmy tutaj w Black Tide. Kogo mogę zwerkrupować? Dwóch elitarnych pikemenów. Farland Snow, jesteś z północy. Jesteś dość dobry w czarmie. Tutaj nic nie biorę, ale teraz tak, mam dwóch ludzi. Dobra, jest jedzenia trochę. Banner zostawmy sobie, bo to jest całkiem przyjemny banner. Nawet chyba jest lepszy niż mój. Tak. Jeszcze jeden konik, dobra. Co my chcemy teraz zrobić? No, tu powinno być spokojnie, żeby wrócić na północ. Teraz powinniśmy na spokojnie sobie wrócić na północ. Dobra, ci bandyci mnie nie będą niepokoić, w sensie jestem szybszy od nich. Widać mur już stąd, patrzcie. Widać mur. Miniemy sobie Barrowton. Mainford jest został zdobyty. Ile mi brakuje, żeby złożyć im przysięgę? No, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. 70 punktów, 71. Postaramy się to zrobić. Kilka arenek na pewno w tym pomoże. Wiecie co, ci bandyci? Nie byliby głupi, ale nie chcemy teraz. Chcemy dojechać do Winterfell. Już zaraz będziemy. Tu jest Winterfell. Mur z daleka widać pięknie. Mamy ludzi wziętych, kilku. O, leadership zdobyty, 43 punkty. Podjedźmy właśnie do Winterfell. Strażników karawany, pierwszych ludzi, to nie. Dobra. Caitlyn Stark tutaj jest, zobaczcie. I ona ma jakiś problem z czymś. Nie, to jest Bethany Stark. I eskortowanie karawany. No nie byłoby to głupie może. Żeby ją poeskortować, ale nie, no jest wojna, więc najpierw ważniejsze dla mnie jest walki. Właśnie ta wojna. No jestem szybszy niż ci bandyci tutaj. Czego potrzebujecie? Baza bandytów.
żeby wyczyścić bazę bandytów. Okej, mógłbym to zrobić. Mógłbym to zrobić, bo myślę, że to jest coś, co mi fajnie tutaj pomoże. Idziemy, idziemy, bo jest północ. Zawalczmy z tą bazą bandytów. A tak? Tych ludzi... No tak. Ojej, to nie będzie tak łatwe. Nie będzie, bo nie mam żadnych strzelców. Znaczy mam kilku. To dosłownie kilku. Jest 12. Dobra. Dwóch mniej. Powolutku to trzeba wyczyścić. Ważne, żebym nie oberwał też żadnych. Atletyka wzrosła, broń jednoręczna wzrosła. Pisaliście mi w komentarzach, czemu nie czy będę częściej używał broni dwuręcznej. Tak, będę, moi drodzy. Taki jest plan, ale używanie na tym etapie gry, na tym modzie, na realistycznym poziomie trudności broni dwuręcznej to jest samobójstwo, bo każda jakaś zabłąkana strzała mnie załatwi. Więc ja te tarcze muszę tutaj mieć. Musicie brać to pod uwagę, jeżeli nie będę miał dobrej zbroi, nie będę miał wylewelowanej atletyki, no to nie mogę sobie na to pozwolić. Dobrze. Dobrze, czterech zostało ich. Idziemy dalej. Jest jeden przed nami. No i właśnie. O tym mówię. Dostałem zabłąkaną strzałą, nie? No i teraz nie wiem, czy będę walczył duel z tym szefunciem. To będzie pojedynek, czy po prostu moich ludzi na nich naślę? Chyba to będzie pojedynek. Tak, muszę zawalczyć pojedynek i nie mogę dać się trafić. Bo obawiam się, że on ma lepszych ludzi niż ja. Pokonany. Nie dałem się trafić, jest dobrze. Dobra, rekrutów Frejów, no weźmy ich. Czemu nie? Jest gorsze niż to, co ja mam. Tak, zdecydowanie gorsze. Co na pewno będę chciał zrobić? Wezwać z Barrowton Hodora. Żeby Hodor wrócił. Aha, dobra. Złą kryjówkę wyczyściłem. No ale w porządku, to też trzeba było. Ile mam czasu na te? 29 dni, w porządku. Wyczyściłem nie te, co trzeba. Dodajmy kilku jeńców. Jeżeli chodzi o handel. Świni nie potrzebuję, ale teraz tak. Trochę mięsa, trochę sera, trochę oliwek, trochę masła. Niech będzie wszystkiego po trochę. Ryby mam, to mam. Winogron nie mam. Ok. 3000 za to zapłaciłem. Jeszcze kilka koni. Oj. Dobra, od następnych sobie wezmę. Pumkę sprzedałem, nie chciałem mi się już cofać. Mm, 4-6 teraz podróż, moja prędkość jest. A wy co go potrzebujecie? Mój brygant, tak? No ja nie wiem, czy ja złapię ich. Nie wiem, czy ja tych brygantów teraz złapię. No postaramy się. Na pewno hideout da mi to, że będę... O, Hodor. W nocy jest nawet...
No tutaj to tak, o scouting właśnie. Mniejsze penalty za podróż w lesie mam niż oni. O, może tych Raidersów pogonimy teraz chwilę. Leśni bandyci w liczbie 8. No nie. Okej, okay. Mogę zniszczyć dwie kryjówki, to mi zaliczy to. Idziemy na pierwszą. Idziemy na pierwszą, zaraz po niej zrobię drugą. Patrzcie, ile tych kryjówek się potworzyło. Tam, gdzie zniszczyłem, pojawiła się chyba jeszcze kolejna, tak mi się wydaje. W razie chodźmy po kolei, powolutku. Ich jest 7 tutaj. Chyba nie mam problemu, żeby naszych rzucić do ataku. Widzę wrogów tu. Pierwsze strzały lecą w tym kierunku, to ja idę tu. Oni już też o mnie wiedzą. Ciągają łuk. Stał. Starek zostało. Mam gościa jeszcze przede mną. Strada moich ludzi, ale o mnie się chyba nie spodziewa. Dwóch. Tu. Jeden został. Ale moi go dorwą przede mną. Dobra, jest jedna baza zniszczona. Co, duel? Duel zawalczymy znowu. Jeden na jednego. Ile on? Ojojojojojoj, niestety. Tyle ciosów musiał dostać, no nie. No nie. Niedobrze. Tam broni jednoręcznej szybciej będziemy machać. Czy do obrażenia z toporów i tych, i buław. Nie, jednoręczny to ja będę chciał mieć miecz. Mhm. Toren zdobył poziom jeszcze. Jeszcze scouting. Ja chcę, muszę być szybszy. Aj. No niedobrze to się pokazało. Dobra, co tam w ogóle się dzieje na mapie? Cały czas tu się gdzieś z nimi przepychają. Ragli jest oblegany przez Boltona. Dobra, jeden dzień musimy tu poczekać. No nie, no po prostu to była chwila, moment. Przy okazji, nie tracę za dużo kasy, może kupilibyśmy rzeczywiście lepszą zbroję. U. Drogie jest. Zbroja z brązu. O kurczę. Nie ma jakichś lepszych. Okej, to jest całkiem spoko. Norton Shoulders. A to wtedy musiałbym nosić coś takiego, a to jest gorsze niż moje. Też całościowo to nie będzie gorsze. Odor za to dostanie to. Taką zamiankę zrobimy. No całkiem przyzwoicie to już wygląda. Coś na łepetynkę innego bym dał. To jest za 13 tysięcy. Nie. O! Norton Militia Helmet. To jest 30 na głowę. Złóżmy to.
Dostaniesz to Hodor. Fajan Brantlet, Jon Snow Wemblens. O, rękawice Jona Snowa. Niech będą. Dobra, no i teraz powinno być zdecydowanie łatwiej z takimi rzeczami. Nasi zostali dziabnięci. My biegniemy. Nie jestem w stanie ich złapać. Dobra, wybijmy tę ekipę tutaj. Moi ludzie niech to zrobią, po prostu. Ich jest 7 na 10, niech to zrobią moi ludzie. Żebym aż tak nie ryzykował. Tarczę sobie jeszcze będę musiał zmienić. Jest. Jeszcze 6. I szybszy jestem w tej zbroi. Zobaczcie. Ona mniej waży. Jest delikatnie słabsza. Znaczy nie jest słabsza, bo lepiej opancerza dół niż środek. A jest szybsza zdecydowanie. Więc to też jest fajne. Ten jeszcze o mnie nie wie. Zaczął wyciągać łuk. O, ktoś mi go dziabnął. Dwóch zostało jeszcze. Dorwali ich. Jeszcze jeden. Nie, tu jest ten jeden. Nie wie, on jeszcze nie wie, patrzcie. Zamyślił się chłop. Ej, bardzo szybko biegam, podoba mi się to. Dobra, moich ludzi wyślę do ataku. Nie ma sensu z nim walczyć duela. Drugi. I znowu atletyka wzrosła. I Hodor też zdobył atletykę. Hodor też tu jest ze mną. Dwóch jeńców. Okej. Okay. Zbalansowany łuk. Nice. Fajny łuk. Strzały z obrażeniami. Też je weźmy. Hodor. Ty mógłbyś strzelać z tego łuku. To na razie będziesz go miał. Będziesz ten łuk. I też strzały jedne. Płytę? Te. Dobra, Hodor dostanie na razie ten łuk, póki ja... Bo i tak nie mogę go używać. A tak to przynajmniej będzie. Dobrze, baza bandytów pokonana. Teraz idziemy na drugą bazę bandytów. Chyba, że... Czekajcie, bo jest quest. Możliwe, że będzie quest znowu na bazę bandytów. Ale bym się cieszył. Odpływ Brygans. Nie. Dobra, no to idziemy bazę zniszczyć. I wracamy tam później do naszych. A tak? I założymy warsztat w Winterfell jakiś chyba. Myślę, że to będzie dobre. Założenie warsztatu w Winterfell. Dobra. Idziemy dalej. Fajnie, szybko biegam. Dużo atletyki przez te wszystkie rzeczy powbijamy. Strasznie lubię mieć atletykę. Wtedy można grać nawet piechurem. A nie ukrywam, że walka z perspektywy piechura jest
o wiele ciekawsza niż konnego dla mnie. Teraz po tylu, tylu latach grania na koniu tutaj. Dobra, jest ich jeszcze 5. Do widzenia. Jeszcze 3. Jak dostał? Od Hodora dostał chyba z łuku, bo to po, zaraz po tym Hodor wbił atletykę, więc chyba Hodor strzelił z łuku i dostał atletykę. Ty, to Hodor tu czyści. Nie. Okej, jest ich trochę. Ale jeżeli ja teraz... Nie, damy radę. Tak. Odciągnąłem specjalnie kilku, żebyśmy dali radę, bo mieliśmy samych łuczników prawie tutaj. 3 straciliśmy. Znowu jeńców. No i quest zrobiony. Longbow. O właśnie. I jest już łuk, który mogę nosić. Więc coś bym odrzucił. Włócznie na razie odrzucimy. I topór. Może nie. Zrobimy tak. Ten łuk. Tak, włócznia. Żeby nie znikła, będzie, a łuk będzie na oblężenia. I ten longbow będzie na oblężenia. Zrobione. Świetnie, atletyka wzrosła właśnie. Perswazja, szansa perswazji, party size, kramina, stamina crafting. Zobaczmy, co ja mogę pokrafcić. I co mogę kupić? Zacznę od kupna. Zboża tu jest dużo, no ale tak jak wszędzie. Pokażcie mi Winterfell jeszcze na mapie, jakie my mamy tutaj rzeczy w okolicy. Winogrona, drewno, zboże, zboże. Okej. Okay. Dobra, kupiłem od niego za 30 tysięcy. Teraz tak. Smelt harpun. Czemu nie mogę smeltować? Czego nie mam? Węgla nie mam. Nie mam węgla. To weźmy drewno, kupmy. Ten 400. Ten smith. Musimy odpocząć. Odpocznijmy chwilę. Oczywiście, że odpoczniemy. Porobię to troszeczkę. Ale nie jakoś dużo. No i zaraz polecimy robić kolejne rzeczy. Kupiłem browar tutaj, więc też powinny jakieś przepływy być. Zobaczymy. Rob Stark jest tutaj. Kowalstwo rośnie. Jeszcze jeden dzień poczekamy, przy okazji wyzdrowiejemy. Przy okazji wyzdrowiejemy i teraz tak. Arena. Wejdźmy na arenę. Znowu nie dałem practice fight. Zawalczmy sobie jeszcze jeden practice fight tutaj. O kurde, z gołą klatą biegam. No. Jest kurde masa. Dobrze, o to chodziło. Dobra, ładnie trójkę pokonałem. Będę starał się, żeby ten gameplay był naprawdę wszelaki. Będę starał się robić przeróżne aktywności. Trochę bandytów, trochę turniejów, trochę duelów, trochę questów, trochę właśnie areny, kowalstwo. Chcę, żeby... Bo dawno czegoś takiego nie było. Nie chcę się skupiać tylko i wyłącznie na wojaczce. Dobrze. O kurde,
w złą stronę zablokowałem. Znaczy nie zablokowałem. Dobra, dziękuję. To starczy. To już wystarczy. Teraz kowal. Dobra, zrefajnowaliśmy to. Jeszcze jeden dzień poczekam. Żelazo trzeba kupić, tak? Żelazo chyba teraz. Mam tu żelazo. Tysiaczek za to będzie. Zaczekamy chwilę. I rankiem zrefajnujemy to żelazo i lecimy dalej. Handel? Nie handel. Kowal. Dobra, to jeszcze jeden dzień. Nie zdążyłem całego. Ale widzicie, kowalstwo rośnie. Czy mam tu jakiegoś lorda? Nie. Sprzedajmy jeńców przede wszystkim. Wejdźmy jeszcze tutaj. Jeszcze kawałek. Ruger mi wzrosło za sprzedaż tych jeńców. Dobra, no i ruszamy do walki, nie? Poranek. Perk z crafting staminą jest, to można to robić. Nie trwa to tyle czasu, co normalnie. Dobra. Jedną w drugą stronę. No i patrzcie, później będziemy mogli robić tutaj, jak widzisz. On chce difficulty 23, a ja mam 22. To wiecie co? Zrobimy, mamy zlecenie na wykonanie czegoś. To zróbmy to. Zróbmy to. Czy już mam przepływy z workshopu? Już jest jakieś 59. Słuchajcie, postaramy się wykuć pierwszą rzecz na zlecenie jego mościa tutaj. Sprzedawałem tego. Może nie. Nie sprzedawajmy tego. Dlaczego? Bo ja to może będę przetapiał zaraz. Enter Smithy. I teraz. Smelt. Harpuny. Czemu nie mogę? Nie mam węgla. Dobra. Teraz smelt harpun. Jest zesmeltowane. Jest 23. I teraz on by chciał. Mam zlecenie. Gdzie to było? Zlecenia. Tutaj. Mam zlecenie od ciebie na wykonanie. Co ty chcesz, żebym ci zrobił? Dokładnie. Też Weapon Reach 41. Jest 41. Nie ma materiałów. Aha, potrzebuję 3 stali. Nie mam 3 stali. Ok. To trzeba mieć, żeby mieć 3 stali. Ja mogę robić stal w ogóle? Zastanawiam się, czy ja, żeby mieć stal. Ja nie potrzebuję nawet skilla najpierw. Do tego, żeby mieć kowalstwo. Pokażcie mi, gdzie jest kowalstwo. Tu. You can refine 2 units of iron into 1 unit of steel. Ok, tutaj dopiero. No dobra. Enter Smith. Starczy. Na razie starczy. Jedziemy. Jedziemy do walki. Na wojenkę. Walcząc, zdobędę trochę rzeczy, które będę przetapiał, przez co będę miał questy zrobione. Co wy potrzebujecie? Help with Brigand. Nie no, nie dogonię ich. O, to też fajnie by było zrobić ten hideout-cik. To no, po drodze mamy tutaj hideout i jest północ, więc zróbmy go. With Brigand. Ok, myślałem, że... Dobra. To zrobimy to, patrzcie. Potrzebuję pomocy z bandytami. A kurde, 3, nie 2.
Ale okej, okay, tych dogonimy. Patrzcie, tych sobie dogonimy. Bo ich jest aż z 26. Zawalczymy z nimi, to mimo, że jest nas dwa razy więcej, to nie jest tak, że jakoś wygrywam super. A to jest dlatego, ponieważ to są łucznicy. Jest to do ataku po prostu. No to są łucznicy, nie? I oni trochę mnie wystrzelają, zanim do nich dobiegnę. No, dawaj, 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 dawaj. Dostał. A ten? Jeszcze jeden tu był. A patrzcie, jak zaczął szybko uciekać. Dobra. Pokonany. Renomę. Właśnie to jest to, że to mi dużo renomy daje. Dużo jeńców. 1-3. Te 3-9, a ja mam 4-4. Bym dorwał ich. Mimo posiadania tylu jeńców? 4-9. Mam tutaj hideout-cik. Poczekajmy do nocy. Tamten też się będzie wliczał do questa. Dobra, idziemy. Czy 5, dobra. A tak. Idziemy. Jednego nie ma. Kurde, zablokował. Mój żołnierz zablokował jedno ten. Tak. A? Kolejny. Idź do obu do ogniska. Od razu palę do wody. Znaczy palę do ognia. Nie mówiłem tego. Trzeba się napić. Nie walczę duela, żeby nic się tutaj noga nie powinęła i żeby nie tracić czasu. Po prostu I don't fight. Atletyka Hodora wzrosła do 153, dobrze. Ale ludzi, to mi się podoba. Znaczy jaki... O kurde, fajny miecz. Fajny miecz. 2-3, gangów. Teraz tutaj. O! Zrobione. Aha, bo tu były dwie ekipy. Dlatego zrobione, bo tu w środku były dwie ekipy. Dobrze. Bardzo dobrze. Teraz moi ludzie awansują. Tak. Glover potrzebuje czymś pomocy. I tutaj coś potrzebujecie. Z bandytami. Dobra, idziemy do Barrowton. Sprzedać tych jeńców. Jest turniej, w którym weźmiemy udział. Ale moi drodzy, to wszystko w kolejnym odcinku. Także dzięki wam bardzo. Trzymajcie się i do zobaczenia.